Mamy totalną wiosnę, 22,8 stopnia. Niebo jest piękne, już prawie bezchmurne. Rano było bezchmurne, ale teraz jakieś się już... No, takie małe chmurki się pojawiają. To chyba wyłączę tą transmisję danych, bo ciągle jakieś powiadomienia przychodzą. No, no i widzicie, piękne słoneczko. Ta brzoza już zaczyna się robić zielona, o ta tu malutka ta brzoza. Jarzębina już coraz większe liście ma. Tam ta brzoza już całkowicie zielona, a w lesie to już całkowicie są zielone. Te też już zaczynają, ta już się robi zielona, tamta się robi zielona. A ta jeszcze nie, nie wiem czemu ona się nie robi zielona, przemarzła czy co? No, jako jedyna się nie robi zielona, nie wiem, mogła przemarznąć. Albo nie wiem, no może chorowała przez zimę, no nie wiem. No widzicie, jako jedyna jest pusta, jeszcze bez liści. A wszystkie brzozy już puszczałem liście, tylko ta nie puszcza, nie wiadomo dlaczego. Wiśnie już zaczynają puszczać liście coraz większe i już pojawiają się pączki kwiatków, więc już też niedługo wiśnie zakwitną. Pogoda jak w maju, takie piękne niebo, ogólnie jak w maju. Piękna niedzielna pogoda. Tam sobie kwitnie coś. Śliwka też już zaczyna puszczać coraz większe liście. No nie wiem czy tam widać, ale ta śliwka już też powoli zaczyna puszczać liście i pączki kwiatków też tam widziałam. Pogoda jak w maju. Liście wierzby tak wyglądają. To widać z tego okna, no. No, liście wierzby coraz większe. O. Oho, zauważyłem, że ta jabłoń też puszcza powoli liście. Nie wiem, czy tam widać, ale pojedyncze już puszcza. Kwiatki jeszcze nie, ale liście już tak. Też co z tego okna widać. No. Orzech jeszcze. Orzech jeszcze. Liście jarzębiny to... coraz piękniejsze. To jest ta właśnie ta jarzębina, co z tego okna w dachu widać. No, tak jak już mówiłem wszędzie. No, piękne takie jakby... Pogoda jakby w maju albo w czerwcu. Jest tak ciepło. Coś czuję, że dzisiaj 23 stopnie. Może już są 23 stopnie, bo było 22,8, to wiadomo. O, wierzba cała zielona. Czy jaka wierzba, co ja gadam? Jezu, jaka wierzba, brzoza. O. Dąb na razie tylko same pączki. No cóż, to tyle.